Today we are talking about blood pressure problem. Dzisiaj mamy mówić na temat problemów z ciśnieniem. Is a high blood pressure problem in Poland? Czy wiele osób w Polsce ma problemy z nadciśnieniem? Okay. Tak. Blood pressure is very simple if you understand properly. Problemy z ciśnieniem mogą okazać się czymś bardzo prostym, jeśli dobrze to zagadnienie zrozumiemy. You know, whole medical science sounds very complex. Jeśli weźmiemy pod uwagę całą wiedzę medyczną, to może się to okazać trochę skomplikowane. But if you understand properly, ale jeśli poprawnie zrozumiecie, it is very simple science. To wtedy to okaże się jakąś taką bardzo prostą nauką. Doctors make it very complex. To lekarze bardzo często komplikują to wszystko. And because they learned very complex way. Dlatego, że oni uczyli się w taki skomplikowany sposób. But when I found out how gene works, ale gdy ja odkryłem, w jaki sposób funkcjonuje gen, it is very simple. To okazało się, że to jest bardzo proste. Gene respond to the love. Gen odpowiada na miłość. Gene respond to the truth. Reaguje na prawdę. Gene respond to the beauty. Na piękno. Love. Miłość. Need. Potrzebę. And why? I dlaczego tak jest? Why gene respond all to all those kind of things? Dlaczego gen reaguje na to wszystko? Because gene is letters. Dlatego, że gen to litery. Yeah. Because letter include meaning. A w literach zawarte jest znaczenie. Yes. That's why gene respond to the need. To dlatego gen reaguje, odpowiada na potrzeby. Because gene is letter. Dlatego, że zawiera litery. Letter exist. Litera to coś, co istnieje. To express. Istnieje po to, aby dać wyraz. Intention. Wyraz jakimś celom, intencjom. The will. Woli. See? And we are the letters. I my jesteśmy tymi literami, nawet listem. So let me show you this picture. Pozwólcie, że pokażę wam pewne zdjęcie. Okay. This is a 21st century concept of man. To jest koncepcja mężczyzny, człowieka XXI wieku. Letters. Litery. A, T, C, G. A, G, T. That's why we are the letters. To dlatego my składamy się z liter. Who wrote? Kto napisał? Our creator wrote. Nasz stwórca je napisał. But Satan is forcing that letter to be changed. Zmusza nas, chce, aby te litery uległy zmianie. That is the disease. On chce, abyśmy chorowali. God is doing his best. Bóg robi wszystko, to rearrange the letter, aby w należyty sposób poukładać te litery. So sinners can maintain health. Tak, aby grzesznik mógł zachować stan zdrowia na odpowiednim poziomie. So that's why Ellen White says. To dlatego Ellen White mówi. Disease is an effort of God. Choroba to wysiłek ze strony Boga, polegający na tym, aby ją pokonać. I think she should have said God. Myślę, że ona powinna była powiedzieć Bóg. In my dissatisfaction, ale osobiście uważam, she said, że ona powiedziała, this is nature of, no, effort of nature. Że to jest wysiłek natury, przyrody. I don't know why she didn't say God. Nie wiem, dlaczego ona powiedziała Bóg. So anyway, this is the way I feel. Ale ja to tak odbieram. It is God's effort. To jest Boży wysiłek. To maintain our health. Aby zachować nasze zdrowie. When we are violating. Gdy my gwałcimy. The nature's law, God's law. Prawa natury, Boże prawa. So God still is merciful. A Bóg nadal jest dla nas łaskawy. He does not abandon us. On nie porzuca nas. He rearranges. Ale stale układa te litery w odpowiednim porządku. So we can survive. Tak, abyśmy mogli przeżyć. So you saw the sickle cell anemia, right? Widzieliście już, w jaki sposób te litery są ułożone. If God does not really rearrange the hemoglobin gene, gdyby Bóg nie poukładał we właściwy sposób tych liter zawierających się w genie hemoglobiny, they all die from that terrible malaria. To wtedy wszyscy umarliby z powodu na przykład malarii. So disease is the God's effort. Tak więc, jeśli chodzi o chorobę, to Bóg dzięki swoim wysiłkom ją powstrzymuje. To maintain our health even in violation of
to dzięki jego wysiłkom możemy zachować swoje zdrowie, pomimo tego, że często te prawa natury i prawo Boże gwałcimy. What is blood pressure? Czym jest ciśnienie krwi? High blood pressure is in fact nothing bad. Tak naprawdę nadciśnienie nie jest niczym specjalnie złym. High blood pressure is also God's effort to maintain your health, really. Nadciśnienie to tak na dobrą sprawę jest coś, co związane jest z Bożym wysiłkiem, aby zachować stan naszego Why is zdrowia. That? Dlaczego tak jest? Now, to understand this, we have to now go through the blood pressure from the bottom. Aby to zrozumieć, musimy zastanowić się nad zagadnieniem związanym właśnie z ciśnieniem. What is blood pressure anyway? Czym jest ciśnienie krwi? Blood, you know what blood is, okay? Wiecie, czym jest krew? Pressure. A ciśnienie? What is pressure? Czym jest ciśnienie? Yeah, pressure. To jest taki nacisk. Pressure. Nacisk. The power to press. Siła, która naciska. That's a pressure. To jest ciśnienie. What is? What does blood presses upon? Dlaczego krew jest naciskana, pojawia się wysokie ciśnienie krwi? As blood passes through the blood vessel. Gdy krew przeciska się przez naczynia krwionośne? What does blood press? Dlaczego ta on? Krew przeciska się przez naczynia krwionośne? Simple. To jest proste. Blood vessels. Przez naczynia krwionośne się przeciska. When you have a water hose, gdy macie taki wąż, przez który przepływa woda, you turn on the water a little bit, zakręcacie wtedy kran troszeczkę, then there's water pressure low, right? Odkręcacie ten kran i wtedy ciśnienie wzrasta. When you turn on the water all the way, a jeśli całkowicie odkręcicie ten kran, water hose comes out, wtedy woda wypływa z wielką siłą. Then the hose, water hose gets lots of pressure. I wtedy wewnątrz takiego węża gumowego pojawia się duże ciśnienie. From the water. I to ciśnienie wynika właśnie okay, z przepływu wody. You got idea now, teraz już wiecie, o co chodzi, czym jest ciśnienie. Now, if you know this, jeśli to wiecie, to bardzo łatwo jest zrozumieć, dlaczego pojawia się nadciśnienie. Okay, today you really gonna learn very easily. Dzisiaj w bardzo prosty sposób chciałbym wam wyjaśnić to. What blood pressure is. Wyjaśnić, czym jest ciśnienie krwi. Okay, now tell me. Teraz powiedzcie mi. When you can have high blood pressure. Kiedy pojawia się nadciśnienie? When your heart is pumping. Okay. Heart is pumping blood. Serce wtłacza krew do naczyń krwionośnych. When you have pompuje a very, krew. When you have a very weak heart. Gdy macie bardzo słabe serce. Your heart is going to pump blood very weak force. Wasze serce pompuje krew z taką małą siłą. Serce jest bardzo słabe i nie potrafi należycie pompować krwi. Then blood goes. I wtedy krew porusza się w bardzo taki ślimazarny sposób. Your blood pressure can be very low. I wtedy ciśnienie może nawet spadać. But when your heart pumps blood out, ale kiedy serce mocno wpompowuje krew, to wtedy ciśnienie podnosi się. To jest bardzo proste. Tak więc te wszystkie zagadnienia tak naprawdę są bardzo proste. Now you got the idea, right? Teraz już wiecie, o co Now chodzi. The point is, in what kind of situation you can have high pumping? W jakich sytuacjach serce wpompowuje krew z taką większą siłą? Oh, when you do the exercise, tak, right. Gdy ćwiczycie fizycznie. When you do the exercise, gdy wykonujecie ćwiczenia, if blood pressure don't go up, jeśli ciśnienie się nie podnosi, you can never do exercise. To wtedy nie moglibyście wykonywać ćwiczeń. So it is a good thing for the blood pressure to go up. Tak więc jest czymś dobrym, gdy ciśnienie się podnosi. You understand now? Rozumiecie teraz? Yes. So blood pressure many times in our life has to go up. Tak więc wielokrotnie w naszym życiu ciśnienie musi się podnosić. According to the what? Według czego? Need, that's right. Według potrzeb. Yes. A body responds according to the need. Nasze ciało reaguje na potrzeby. So if you have high blood pressure, tak więc gdy pojawia się nadciśnienie, somehow you need to have high blood pressure. To wtedy potrzebne jest nadciśnienie. Because you also found out that when you have diabetes, i tak jak odkryliście, że gdy chorujecie na cukrzycę, mad cow diseases, na przykład w przypadku również choroby wściekłych krów, you needed to have, right?
po prostu organizm takiego zwierzęcia, czy człowieka potrzebuje czegoś takiego jak to białko. How about Alzheimer's disease? A co jeśli chodzi o chorobę Alzheimera? Does people need to have Alzheimer's disease? Czy ludzie potrzebują chorować na coś takiego jak ta choroba? People did not think so at the beginning. Początkowo ludziom się nie wydaje, że tak rzeczywiście jest. Who wants to have Alzheimer's disease? Kto chciałby mieć coś takiego jak choroba Alzheimera? No one wants Alzheimer's. Nikt nie chce chorować na taką chorobę. So therefore scientists thought. Dlatego naukowcy zastanawiają się. Alzheimer's disease is caused by something bad comes in from outside. Zastanawiają się nad tym, czy czasem ta choroba nie jest spowodowana wtargnięciem do organizmu czegoś złego z zewnątrz. So they take out the brain of Alzheimer patient. Więc oni robią sekcję zwłoki, badają mózg osób chorych na chorobę Alzheimera. Trying to find out what's in it. I próbują znaleźć jakąś przyczynę tej choroby. What kind of bad things in it which came into the brain. I próbują znaleźć jakieś drobne ustroje, na przykład, które mogłyby wniknąć do organizmu i spowodować tę chorobę. From outside. Drobne ustroje, jakieś czynniki zewnętrzne. They couldn't find it. Ale nie mogą znaleźć. At the beginning they thought it was aluminum. Początkowo myśleli, że to glina, aluminium powoduje coś takiego. So it was coming from aluminum can, from Coca-Cola or something. Myśleli, że powodem jest spożywanie pokarmów, napojów, które znajdują się w aluminiowych pojemnikach. Or different kind of cookware made from aluminum. Albo różnego rodzaju produktów spożywczych, które zawierają w składzie związki glinu. For many years, scientists believed that. Przez wiele lat naukowcy wierzyli w coś takiego. But later on, scientists found that that's not true. Ale ostatnio stwierdzili, że to nie jest przyczyną. Of course, too much aluminium is not too good for you. Oczywiście, jeśli w naszym organizmie jest za dużo aluminium, to to jest szkodliwe. But it was certainly not the primary cause of the Alzheimer's disease. Ale z pewnością nie jest to podstawową przyczyną choroby Alzheimera. Person who has never been exposed to aluminium intake still have Alzheimer's disease. Dlatego, że osoby, które nie miały w organizmie nigdy za dużo aluminium, nadal zapadają na chorobę Alzheimera. You know what scientists found out lately? I wiecie, co później odkryli naukowcy? Something very fascinating. Coś bardzo fascynującego. I hope I have some time to talk to you about the Alzheimer's disease later. Chciałbym mieć trochę więcej czasu, aby później jeszcze porozmawiać z wami na temat choroby Alzheimera. Lately scientists found out. Ostatnio naukowcy odkryli, there's some abnormal protein again. Że i w tym przypadku w organizmie pojawia się jakieś nienormalne białko. Abnormal protein. Anormalne białko. See, all proteins in our bodies are produced by the gene. Wszystkie białka w naszym organizmie wytwarzane są przez geny. So, there's abnormal protein which is produced by the patient's own gene. Tak więc jest to jakieś białko, anormalne białko, które jest wytwarzane przez geny tego właśnie pacjenta. That abnormal protein is destroying the brain cell. I to anormalne białko właśnie niszczy komórki mózgowe. Do you know what? Scientists call that abnormal protein's name. Wiecie, jak naukowcy nazywają to anormalne białko? Very interesting name. To jest bardzo ciekawa nazwa. They call it the pre means before, right? Pre oznacza przed. Pre senile. What the same senile means? Co to oznacza? Senile means senility. Senil oznacza. In English we say senility. It is aged. To znaczy starzenie się. Old. Stary. Senile, we mean the senile. Senil. Or stary. Okay. Senilin. Pre-senilin. Pre-senilin. In means substance. In to substancja oczywiście. Pre means before. Pre to znaczy przedtem, wcześniej. So what this means is. I to oznacza. A substance which makes you get older fast. Oznacza to substancję, która sprawia, że szybko się starzejecie. So, then this person who has Alzheimer's disease. I taka osoba chora na chorobę Alzheimera. Must have need to get older fast. Ona wytwarza w sobie jakąś potrzebę, aby szybciej się starzeć. Why? Dlaczego? What kind of person? Jakiego jest to typu osoba? What kind of person need to get old fast? Jaka osoba chce starzeć się szybciej? Very interesting.
Jest to bardzo interesujące. When am I going to go back to blood pressure again? Brat Jankowski mówi osoby, które nie są związane z single niczym, kawaler, person. Panna. Okay. Okay, since it came out, let's talk about Alzheimer a little bit. Później może jeszcze przejdziemy do zagadnień związanych z chorobą Alzheimera. Alzheimer's disease. To jest choroba Alzheimera. You see a couple of very old Catholic nuns. Tutaj mamy takie informacje związane z katolickimi zakonnicami. This is very famous study. To jest bardzo znane opracowanie naukowe. They call it nun study. To jest tytuł tego opracowania. To takie studium prowadzone na zakonnicach. This is Dr. Snowden from University of Kentucky. Dr. Snowden z Uniwersytetu w Kentucky. Holding one of the brain came from the nuns. Trzyma w dłoniach mózg, który był należał do ciała zakonnicy. Catholic nuns is the best subject to study the Alzheimer's disease. Mózg zakonnicy jest bardzo dobrym takim materiałem do studium na temat choroby Alzheimera. Because they have same religion. Ze względu na to, że te zakonnice praktykowały takie same zasady religijne, myślały w podobny sposób. They live in the group. Żyły w grupie. Yeah. And very uniform lifestyle. To taki bardzo jednolity sposób życia. Well, at same time, of course, they don't have mother-in-law either. W tym samym czasie one są wolne od teściowych. Yeah. They don't have husbands. Nie mają mężów. Was causing lots of trouble, którzy mogliby stworzyć wiele problemów. They don't have children who cause nie lots mają of trouble. Dzieci, nie mają w związku z tym różnych innych problemów. Their lifestyle is very uniform. Ich styl życia jest taki bardzo jednolity, spokojny. How nice group to study Alzheimer's disease. A zatem jest to bardzo taka dobra grupa do tego, aby na niej badać właśnie chorobę Alzheimera. Then scientists found out. Naukowcy odkryli, certain nuns are very healthy, they keep their memory even after 80 years old. Odkryli, że niektóre zakonnice są bardzo zdrowe i mają bardzo dobrą pamięć nawet w wieku powyżej 80 lat. They retired 10 years ago, they still have a sharp memory. One są już w wieku bardzo podeszłym, ale nadal mają bardzo dobrą pamięć. But some nuns, ale niektóre zakonnice, even in the early 50s, nawet w wieku 50 lat, begin to have a sign of early sign of Alzheimer's. Już wykazują pewne oznaki, wczesne oznaki choroby Alzheimera. Why? Dlaczego? Why some people have Alzheimer's so early? Dlaczego niektóre osoby zapadają na tę chorobę tak wcześnie? Even in 80s, they don't have Alzheimer's. A niektóre w wieku nawet powyżej 80 lat nie mają żadnych objawów tej choroby. Instead, those nuns' memory is sharper than younger people. I bardzo często jest tak, że pamięć tych zakonnic w wieku powyżej 80 lat jest lepsza niż młodych ludzi. Believe me, I'm telling you something very important right now. Że mówię wam teraz o czymś bardzo ważnym. If you're getting, you think you're getting older. Jeśli wydaje wam się, że starzejecie się. If you think you're getting older. Brat Jankowski, jeśli brat myśli, że się starzeje w tej chwili. And you think you're forgetting more. I wydaje się bratu, że coraz częściej zapomina o czymś. Don't ever say. To nigdy niech brat nie mówi. I'm getting old. O, ja już się starzeję. I can't remember those things. Nie mogę pamiętać pewnych spraw. Don't ever say that. Nigdy proszę tak nie mówić. Okay. I heard that you're saying that. A ja słyszałem, że brat tak mówił. Didn't you? Don't ever say that. Nigdy proszę tak nie mówić. Don't justify. Nie usprawiedliwiajcie. That what's happening to you with your age. Co się dzieje z upływem wieku? Scientists lately found out that's not true. Naukowcy odkryli ostatnio, że to nieprawda. There is always exception, you know. Że zawsze są wyjątki. Like those nuns who has a sharper memory. Jak te zakonnice, które w wieku 80 lat mają tak dobrą pamięć. These nuns know the truth. Te zakonnice znają prawdę. But statistically speaking, on average, mówiąc statystycznie, as you get older, gdy przeciętny człowiek starzeje się, you forget more. To rzeczywiście zapomina coraz bardziej o pewnych sprawach. You know, when I notice I forgot.
Gdy ja zauważam, że o czymś zapominam. Well, up until 5 years ago. 5 lat temu. I remember the names of people very well. Pamiętam nazwiska, imiona ludzi sprzed 5 lat dosyć dobrze. But lately I feel, what was her name? Ale ostatnio nie mogłem sobie przypomnieć, jak on miał na imię? But I never say I'm getting old. Ale nigdy nie mówię, że się starzeję. You know what I say? Wiecie, co wtedy mówię? I'm not paying more attention. Ja pewnie nie przywiązałem do tego większej wagi. I don't love them. Ja nie kocham tej That's osoby. Why I'm forgetting. To dlatego zapomniałem. You remember on Sabbath commandment? Pamiętacie o przykazaniu, czwartym przykazaniu? Remember the Pamiętaj na dzień sabatu. Pamiętaj. Pamiętaj. It is a love. Remembering is a love. To chodzi o miłość. Function of love. To chodzi o funkcjonowanie miłości. To ma związek właśnie z tym zapamiętywaniem. You know what this Dr. Snowden found out? I wiecie, co odkrył ten lekarz? He was trying to find out any is there any kind of external substance coming into the brain cause brain damage. On starał się wykryć jakąś substancję, która przychodzi z zewnątrz i niszczy komórki mózgowe. He couldn't find absolutely nothing. Ale niczego takiego nie mógł znaleźć. He was so disappointed. I był tak rozczarowany. He didn't know what was the cause of Alzheimer's. I nie miał pojęcia, co faktycznie jest powodem tej choroby Alzheimera. So eventually something came to him. Aż w końcu pojawiła się jakaś myśl. Iskra. Iskra. I believe it was iskra. I ja wierzę, że to była iskra. He said yes. On powiedział tak. Then he went to the Coventry. I wówczas udał się. I like to see those nuns' everyday history and the diaries. Udał się do prosektorium i chciał zbadać do klasztoru i chciał zbadać mózgi niektórych zakonników. They store those diaries. Dlatego, że tam właśnie znajdowały się ciała tych zakonnic. So Vatican said yes. I wtedy on powiedział tak. So he got all the diaries. I on wtedy przejrzał też pamiętniki tych zakonnic, zaczął czytać. And because he knows every nun's brain, you know? Dlatego, że wiedział, jak wyglądały mózgi każdej z tych zakonnic. Więc miał przed sobą mózg i pamiętnik. He had some blood chemistry, of course. I oczywiście znał pewne zasady związane z biochemią. There was a striking correlations. I zauważył pewne bardzo ciekawe związki, between zależności between the brain and the diary. Pomiędzy wyglądem mózgu i tym, co znalazł w pamiętnikach. Well, I have a picture about that. It's not gonna come out. Mam też zdjęcie, które przedstawia to zagadnienie. You know, the nuns, even though they are well over 80s, te zakonnice, pomimo tego, że przekroczyły już dawno wiek 80 lat, who had a sharp memory, te zakonnice, których pamięć funkcjonowała prawidłowo, their diary is full of stories. Ich pamiętniki były pełne różnych historii, wspomnień. Full of giving thanks to God. I były cały czas pełne takich wyrazów wdzięczności dla Boga. They have many things to write down. One miały tyle powodów, aby ciągle pisać. They have many things to remember. I miały bardzo wiele różnych powodów, aby coś zapamiętać. There's many things they don't want to forget. Nie chciały zapominać o wielu różnych doświadczeniach. You know what that means? Wiecie, co to oznacza? They lived every day as a nun with the love in their heart. One każdego dnia żyły jako zakonnice z miłością w swoich sercach. They wrote like this. This morning I went to hospital. One pisały coś takiego. Dzisiaj rano udałem się do szpitala, odwiedziłam pacjenta. And whose name is this? On ma na imię tak i tak. And he refused to see me yesterday. On nie chciał widzieć się ze mną wczoraj. But I prayed for him. Ale modliłam się w jego intencji. All night. Przez całą noc. Then when I went today, this morning. I gdy rano udałam się ponownie, by go odwiedzić. He allowed me to come in. On pozwolił mi na to. Oh, I was so thankful to God. I byłam tak wdzięczna za to Bogu. I came in and I hold his hand. Że mogłam wejść do tej sali i trzymać jego dłoń. Then I told him about Jesus.
Wtedy powiedziałam mu o Jezusie. And he accepted Jesus. I on zaakceptował Jezusa. Oh, praise the Lord. O, chwała Panu. Happy days. To był taki szczęśliwy dzień. Very meaningful days. To były takie dni, które miały wielkie znaczenie. Loving days. Dni pełne miłości. See? Oh, she says, oh, I'm so thankful to be alive. I ona wtedy pisała, tak cieszę się, jestem tak wdzięczna, że mogę żyć. I can never forget him. Nigdy nie zapomnę tego człowieka. Those people tacy ludzie have still very sharp memory. Ciągle jeszcze mają bardzo sprawną pamięć. But those Catholic nuns who had developed early Alzheimer's disease, ale te zakonnice, które wcześniej zapadły na chorobę Alzheimera, when he opened up their diary, gdy ten uczony zaczął czytać ich pamiętniki, July 7th, lipiec, 7 lipca, 2002, rok 2002, clear day, jasny dzień, it was very hot, było bardzo gorąco, that's all, i to wszystko, nothing to remember. Nic, o czym można byłoby pamiętać. And sometimes she wrote, i czasami taka zakonnica pisała. Oh, I don't know why I become a nun. Nie wiem, dlaczego ja zostałam zakonnicą. Meaningless days. Brak życia, brak znaczenia w tych Jean dniach. Respond to the meaning. A Jean reaguje na to, co ma znaczenie. But she cannot find any meaning why she is nun. A ona nie mogła znaleźć przyczyny, dlaczego See? Została zakonnicą. Therefore their genes have nothing to respond to. I dlatego geny nie miały na co reagować. When there is no meaning, a gdy nie ma żadnego znaczenia, that means there is no love. To jest równoznaczne z brakiem miłości. That's why it is important. To dlatego jest tak ważne, to be like this, you know. Aby postępować w taki we sposób. Get together. Jest bardzo ważne, gdy zbieramy się razem. And we rejoice together. I razem radujemy się. Well, this is a good chance to show you one picture. Teraz pokażę wam jeszcze jedno zdjęcie. This is interesting. Jest ono bardzo interesujące. Okay, right, this one. To jest to zdjęcie. Okay, we'll talk about blood pressure a little later. A trochę później będziemy mówić o ciśnieniu krwi. Look at this. Popatrzcie na to. This is coming from the book called The Healing Power of Intimacy. To pochodzi z książki pod tytułem Uzdrowieńcza moc intymacy, prywatności, intymności. 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 Okay. You know what intimacy means. Uzdrawiająca moc intymności. You can be so close. Możecie być tak blisko. Even though your mistake is revealed. Pomimo tego, że pojawiają się jakieś błędy z waszej strony. No problem. To nie szkodzi. It is very important to have that kind of relationship between husband and wife, you know. Niezwykle ważne jest, aby tego typu relacje istniały pomiędzy mężem i żoną. If you're still hiding each other. Jeśli ciągle ukrywacie się przed your sobą. Your problem. I z waszymi problemami. And that means you are not yet intimate couple yet. To oznacza, że nie ma pomiędzy wami czegoś takiego jak prawdziwa intymność. If your pride is more important than love, jeśli wasza duma jest ważniejsza aniżeli miłość, you don't know the intimacy yet. To nie wiecie, czym jest ta prawdziwa intymność. So I behave to my wife like I am a child. Tak więc ja w stosunku do mojej żony zachowuję się tak jak dziecko. I'm not Dr. Sang Lee in front of my wife. Nie jestem jak doktor Sang Lee przed moją żoną. I go, oh, like this. Zachowuję się w ten sposób. I'm baby to my wife. Jestem jak dziecko dla mojej żony. Even though my wife is much younger than I am. Pomimo tego, że moja żona jest o wiele ode mnie młodsza. And she's my baby too. I ona też jest moim dzieckiem. Isn't that nice? Czy to nie miłe? Do you know that's important? I to jest ważne. The intimacy have a healing power. Dlatego, że w takiej intymności znajduje się uzdrowieńcza moc. Okay, look here. Popatrzcie na to. The percentage of patients dying within 6 months of heart surgery. Tutaj mamy procent tych pacjentów, którzy umierają w ciągu 6 miesięcy w wyniku operacji serca. Because of atherosclerosis. Na przykład w wyniku arteriosklerozy.
Many people get the open heart surgery. Wiele osób, na wielu osobach przeprowadza się operację serca. They open your chest. Otwiera się klatkę piersiową. They expose your heart. Następnie widoczny jest mięsień sercowy. They actually touch your heart and cut the blood vessels. Chirurdzy wtedy dotykają tego serca i przecinają niektóre naczynia krwionośne. And then they close. A następnie zamykają. This surgery is a very dangerous surgery, of course. Tego typu operacje są bardzo niebezpieczne. Even at the best hand, nawet jeśli chirurg ma taką pewną rękę, there's 5-10% people dies in the surgery. To i tak w wyniku tych operacji umiera 5-10% pacjentów. But the interesting point is, ale niezwykle ważne jest, interesujące jest to, interesting point is, even though the surgery is a complete successful, że pomimo tego, iż operacja może całkowicie się powieść, about 20% of people still dies. To i tak w ciągu 6 miesięcy jakieś 20% takich osób umiera. Doctors could not really, doctors didn't know why. I lekarze nie wiedzą, dlaczego tak jest. Because surgery was 100% successful, you know? Dlatego, że operacja udała się przecież w 100%. But people dies. Ale ludzie umierają. So almost 30% of people dies within 6 months. I w ciągu 6 miesięcy prawie 30% takich osób umiera. 10% during the operation. 10% w czasie operacji. About 20% after 6 months. 20% po upływie 6 miesięcy. Why? Dlaczego? Doctors could not figure out why. Lekarze nie są w stanie tego zrozumieć. Look at this. Popatrzcie na to. Ah, here you can see 25%. Tutaj widzimy 25%. 15%. 15%. 10%. 10%. 5%. I 5%. Here the question. A tutaj mamy pytanie. Two questions asked. Dwa pytania tutaj postawiono. If it's yes, yes or no, no. Albo i tak, tak, albo nie, nie. First question. Pierwsze pytanie. Let me show you first question. I hope pokażę wam pierwsze pytanie. It says group participation. To jest grupa uczestników. You are doing group participation now. Wy teraz jesteście taką grupą uczestniczącą w tym doświadczeniu. Camp meeting is wonderful group participation. Ta grupa uczestnicząca w kampie jest taką wspaniałą grupą uczestników. It is nice time to get to know each other. To taki wspaniały mamy tutaj czas, kiedy możemy się poznawać razem, cieszyć się, bić brawo, śpiewać wspólnie. And this is nice that, okay, if you do that, yes. Jeśli tak postępujecie, to wtedy odpowiedź brzmi tak. If you don't do it, no. A jeśli nie, to nie. Okay, now, next one. Następne pytanie. Religious strength and comfort. Religijna moc i komfort, wygoda. And do you have some religious comforting and you... you feel stronger. Czy czujecie się religijnie silni? Czujecie się dobrze w swojej religious religii? Messages? Czy przekazujecie poselstwa religijne? For you, they're all yes and yes, isn't it? W waszym przypadku, w przypadku każdego z was, odpowiedź brzmi tak. Look at it. And this person, this group here. Ta grupa tutaj. No, no. W przypadku tej grupy odpowiedź brzmi nie. Compare yes and yes. W porównaniu z tym tak i tak. No and no. Tutaj mamy nie i nie. When you have no and no. A gdy mamy nie i nie. You never go to camp meeting. To nigdy nie przyjeżdżacie na takie spotkanie jak to. Nie chodzicie do kościoła. You're all by yourself. Starzejecie się, żyjecie you're w samotności. Down on everyone. I staracie się patrzeć z góry na wszystkich. With such a low class people. Nie chcecie się wiązać z takimi ludźmi. Those kind of people. To są tacy ludzie. Look, popatrzcie. Within 6 months, w ciągu 6 miesięcy 22% dies. 22% zmarło. Look at them here. A popatrzcie na to. 3% dies. 3 osoby zmarły. More than 7, 3%, przepraszam, zginęło. 7 times difference. Istnieje tutaj aż 7-krotna różnica. Isn't that interesting? Czy to nie interesujące? Look, no, yes, yes, no. They sort of have. To jest właśnie na takim, mniej więcej takim samym poziomie te dwie grupy są.
So isn't that nice to be in camp meeting? Tak więc czy to nieprzyjemne przebywać na takim spotkaniu jak tutaj? Yay, thank you Lord. Yes. But let me ask you this question. Ale pozwólcie, że zadam wam jeszcze pytanie. Even though you come to camp meeting, nawet jeśli przybyliście tutaj na kamp, still 3% does not experience any benefit. To nadal te 3% nie uzyskuje żadnej korzyści. Why? Dlaczego? Because your body is only in camp meeting. Dlatego, że wy jesteście tutaj tylko ciałem. Your mind is somewhere else. A wasz umysł jest gdzieś indziej. You sit in the lecture. Siedzicie tutaj, słuchacie wykładu, you worry about something else. Ale martwicie się o coś innego. Then it is in fact, it's no. I to jest tylko fakt. See? If you are really in camp meeting, ale jeśli naprawdę sercem jesteście tutaj z nami, it has to be 0%, you know. To wtedy powinniście osiągnąć 0%. If you're in camp meeting, jeśli przebywacie tutaj na kampie, I know everyone has something to worry about. Wiem, że każdy z nas ma jakieś powody do tego, by się przejmować. I do too. Ja też mam takie powody. You know what I do? Wiecie, co wtedy robię? Satan always bring the worry to me. Szatan stara się ciągle umieszczać w moim umyśle takie zmartwienia. Then guess what I do? I zgadnijcie, co ja wtedy robię. I never open the door to Satan. Nigdy nie otwieram mu drzwi. I pray immediately. Wtedy natychmiast modlę się. Oh God, Satan is giving me trouble here. O Boże, szatan stara się przemycić mi do umysłu jakieś problemy. You know how important for me not to worry at this moment during the camp meeting particularly. Wiecie, jak ważne jest dla mnie, abym teraz podczas tego kampu nie zamartwiał się z jakiegoś powodu. So this morning I was walking. Dzisiaj rano spacerowałem sobie. Oh, worry came. I pojawił się jakiś problem w mojej głowie. There's lots of things we should worry about, jest tak wiele różnych spraw, którymi możemy się przejmować. You know what I did? Wiecie, co robię? I said, Ne junun kang han song i yo. La 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 la. I sang. Śpiewam. The worries gone. I wtedy te zmartwienia ustępują. And you know, this is then God takes God stops Satan. I wtedy Bóg powstrzymuje te ataki szatana. Sengli needs a peace of mind. Dlatego, że Sengli potrzebuje pokoju umysłu. So without God, I cannot go on. Tak więc bez Boga nie mógłbym iść do przodu. So leave everything in God's hand. Tak więc powierzcie wszystko Bogu. So, as long as you're in camp meeting, i tak długo, jak znajdujecie się tutaj na kampie, I know God sent you here. To wiem, ja wiem, że Bóg posłał was tutaj. Since God sent you here, a ponieważ On was tutaj przysłał, everything else he is responsible now. To wtedy On za wszystko okay. inne jest odpowiedzialny. So let him take care of the thing, tak więc stuff. Pozwólcie Mu zaopiekować się tą resztą. Praise the Lord. Chwała Panu. If prayer does not work, a jeśli modlitwa czasami nie działa, sing. To śpiewajcie. Go, this is, there are so many nice places you can sing. Jest tak wiele wspaniałych miejsc tutaj, w których możecie śpiewać. The lakesides, you know? Nad brzegiem jeziora. Beautiful. Jest tutaj wszędzie pięknie. You can sing to the swan, you know? Możecie śpiewać dla łabędzia. When I sang, the swan came to me. Gdy śpiewam, wtedy łabędź przypłynął do mnie, song. Aby posłuchać, jak śpiewam. So look. Tak więc popatrzcie. Scientists are beginning to find out this kind of wonderful thing. Naukowcy odkrywają takie wspaniałe sprawy. Why? Because when we are together, dlatego, że gdy jesteśmy razem, it is meaningful. There's something is meaningful. To w tym zawarte jest jakieś wielkie znaczenie. The meaningful things are activating our good genes. A to, co ma wartość, znaczenie, uaktywnia nasze geny. See, we have a good atmosphere here. Mamy wspaniałą atmosferę. Yeah. To be in good atmosphere. Aby znajdować się w takiej dobrej atmosferze. It is a gift coming from God. To jest taki dar pochodzący od Boga. If there is no God, a jeśli nie ma Boga. If there is no truth, jeśli nie ma prawdy. You and I are nobody, you know? To wtedy ty i ja jesteśmy nikim. When do I know you? Dlatego, że to wszystko wtedy nie ma znaczenia. Ale my mamy znaczenie dlatego, że jest Bóg. Because of truth. To z powodu prawdy tak jest. Even though we are from opposite
sight of the world. Pomimo tego, że znajdujemy się w innych częściach świata. You are closer than my real brother. Really. To jesteście bliżej mnie, aniżeli mój rodzony brat. My brother is still non-Christian. Mój brat nadal nie jest chrześcijaninem. So when I meet him, tak więc gdy spotykam go, I cannot talk to him something like this. Ja nie jestem w stanie rozmawiać z nim w ten sposób. You love to listen to me. A wy lubicie mnie słuchać. My brother, a mój brat ziewa wtedy. Okay, brother, let's go to bed. Mój brat mówi, idźmy już spać. So we become further and further. Tak więc my oddalamy się od siebie coraz bardziej. But I come here. Ale gdy ja tutaj przybyłem, I see you. I zobaczyłem was. Boy, you know, you are sending me all kind of good love wave. Wy cały czas wysyłacie w moją stronę takie dobre fale. And all my genes are so happy. I wszystkie moje geny są takie szczęśliwe. So my gene says. Więc wtedy mój gen mówi. Actually, my God says. A to mój Bóg mówi też. You have to come back to Poland. Ty musisz jeszcze wrócić kiedyś do Polski. Isn't this wonderful? Czy to nie jest cudowne? This is a health message, you know that. Na tym polega poselstwo zdrowia. If you have high blood pressure, jeśli macie nadciśnienie, you go out to check your blood pressure right now. Udajcie się teraz i sprawdźcie swoje it ciśnienie. Is normal, believe me. I możecie mi wierzyć, że byłoby teraz normalne. Now we come back to blood pressure. Wracamy teraz do problemów z ciśnieniem krwi. So, blood pressure is high. When blood pressure is high, gdy ciśnienie podnosi się, there is need to go up high. To musi być jakaś ku temu potrzeba. First of all, when you are doing exercise. Przede wszystkim, gdy ćwiczycie fizycznie. Second, po drugie, when you're excited. Ciśnienie podnosi się, gdy jesteście podekscytowani, gdy się złościcie. When you're angry, and your heart, because when you're angry, you need to fight. Dlatego, że gdy jesteście zdenerwowani, wtedy musicie walczyć. So you need to send lots of blood to everywhere. Więc wasz organizm musi rozesłać wiele krwi wszędzie do tkanek mięśniowych. So heart pumps more blood. I wtedy serce musi wpompowywać więcej when krwi. When you're under stress, of gdy course. Gdy znajdujecie się pod wpływem stresu. Yeah. Okay, it's simple, right? To jest bardzo proste. Then there is another reason. Ale jest jeszcze inny powód. Food. Żywność. When you eat too much oil or gdy fat, spożywacie za dużo tłustych pokarmów, then your blood become too thick. Wtedy wasza krew się zagęszcza. Then your heart finds it's very difficult to pump blood out. I wtedy serce zauważa, że jest bardzo ciężko wpompowywać krew. So obviously when you eat very greasy, oily, fatty food. Tak więc gdy spożywacie pokarmy z dużą zawartością tłuszczu. I don't know what's a typical Polish food. Nie wiem, jak wygląda typowa polska dieta. Yeah, Polish cake is so. Tak, polskie ciastka są. Very oily, takie fatty. Tłuste, mają dużo oleju. Naturally blood pressure will go up. I oczywiście, że w sposób naturalny wtedy ciśnienie krwi się podniesie i krew się zagęszcza. But one thing I'm so glad about Polish food is it's not that salty. Ale cieszę się, że polska żywność nie jest aż tak bardzo słona. That much spice. I nie jest aż tak bardzo ostra. That's good. A to jest dobre. If you eat too much salt, bo gdy spożywacie za dużo soli. But I'm worried about these teenagers, you know. Martwię się o całą tą młodzież. Oh, they eat salty. Oni lubią bardzo słone pokarmy. I too much salt. I za dużo używają soli. Then blood becomes salty. I wtedy ich krew jest słona. Then when blood becomes salty. A gdy krew jest słona, then this salt takes water from the cells. Wtedy ta sól odwadnia komórki. Then cells become dehydrated. I wtedy komórki są odwodnione. And blood have to maintain its normal concentration. I a ciśnienie musi wyrównać ten poziom wody w komórkach. We call that osmotic pressure problem. Nazywamy to osmotycznym ciśnieniem. So when blood has more water in it. Tak więc gdy krew zawiera w sobie więcej wody, blood pressure will go up, right? To wtedy ciśnienie też się podniesie. So when you eat fatty, a gdy spożywacie pokarmy bogate w tłuszcz, when you eat salty, gdy spożywacie słone produkty, when you are under the stress, gdy przeżywacie stresy, of course blood pressure have to go up. To oczywiście wtedy pojawiają się problemy z ciśnieniem krwi. It has to go up. I to ciśnienie musi wzrosnąć.
If it doesn't go up, you have a problem. Jeśli się nie podniesie, to też będziecie mieli kłopoty. It's also like when you're playing soccer. To jest tak jak gracie na przykład w piłkę nożną. And blood pressure do not go up. I ciśnienie nie podniesie się. You're gonna pass out. To wtedy możecie zasłabnąć, you stracić przytomność. Play soccer, you know? I wtedy nie moglibyście grać w piłkę nożną. So, when you're eating high fat diet, gdy spożywacie pokarmy bogate w tłuszcz, when you're eating salty food, i słone, and then under the stress, i znajdujecie się pod wpływem stresu, can you survive if your blood pressure keeps normal? To czy moglibyście przeżyć, gdyby wasze ciśnienie krwi było w normie? No, blood pressure need to go up. Nie, w takich warunkach ciśnienie musi się podnieść. So don't fight with the number of the blood pressure. Tak więc nigdy nie walczcie tylko z liczbami związanymi z ciśnieniem. Fight with the cause of the blood pressure. Starajcie się zwalczać przyczynę tego nadciśnienia. Yeah, it's very clear. To jest bardzo jasne. But then, because of you have to always eat animal product like meat. Ale powiedzmy, że spożywacie cały czas produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak mięso. Lots of cholesterol. To tam znajduje się duże ilości cholesterolu. And the stress. I oczywiście do tego dodajecie jeszcze stres. You know, stress, even though you are pure vegetarian. A w przypadku stresu, nawet jeśli jesteście ścisłymi wegetarianami. Vegetarian food has no cholesterol. W żywności wegetariańskiej w ogóle nie ma cholesterolu. Vegetarian food has no cholesterol. W tej żywności nie ma w ogóle cholesterolu. Avocado has a lot of fat. Na przykład w awokado znajduje się duża ilość oleju, tłuszczu. But it has no cholesterol. Ale nie ma tam w ogóle cholesterolu. Cholesterol is only coming from the animal product. Cholesterol pochodzi tylko z produktów pochodzenia zwierzęcego. So even though you're pure vegetarian, a więc nawet jeśli jesteście ścisłymi wegetarianami, you never eat animal product, i nigdy nie spożywacie produktów pochodzenia zwierzęcego, if you are under the stress, to jeśli przeżywacie stresy, if you're angry at someone, jeśli zdenerwujecie się na kogoś, if you're worried constantly, jeśli się przejmujecie cały czas, you're afraid about something, boicie się czegoś, you know what happened to you? To wiecie, co się z wami dzieje? Your liver will generate cholesterol. Wasza wątroba wytwarza wtedy cholesterol. Cholesterol simply does not just coming from the food alone. Cholesterol nie musi pochodzić tylko z żywności. Cholesterol is coming from your stress. Cholesterol pojawia się w wyniku stresu. Why? Dlaczego? Why when you're angry you have higher cholesterol? Dlaczego gdy przeżywacie złość podnosi się poziom cholesterolu? Your body manufactures cholesterol when you're under the stress. Dlaczego wasze ciało wytwarza cholesterol, gdy znajdujecie się pod wpływem you stresu? Know why? Wiecie dlaczego? Because when you're under the stress, dlatego, że gdy się stresujecie, you need more stress hormone. To wtedy potrzebujecie więcej hormonu stresu. Stress hormone called cortisol hormone. Na przykład kortyzonu. Or hydrocortisone, whatever. Albo innych hormonów stresu. Hydrokortyzonu. To have more hydrocortisone hormone, aby w waszym organizmie było więcej hydrokortyzonu, which is a stress hormone, który jest też hormonem stresu, you must have more cholesterol to make stress hormone. Potrzebna jest większa ilość cholesterolu, aby wyprodukować ten hormon. So, because you need more cholesterol. A to dzieje się na takiej zasadzie, że potrzebujecie więcej tego cholesterolu. So if you don't take in the animal product, tak więc jeśli nie spożywacie pokarmów pochodzenia zwierzęcego, okay, then your body have to make cholesterol. To wtedy wasz organizm musi sam wytworzyć cholesterol. From vegetarian food. Nawet z produktów pochodzenia roślinnego. Yes. So there are many angry Adventists I met has high cholesterol level. Ja spotkałem wielu takich Adwentystów Dnia Siódmego, którzy przeżywali stresy, byli zdenerwowani i mieli wysoki poziom cholesterolu. Even though they only eat vegetarian diet. Pomimo tego, że spożywali tylko pokarmy wegetariańskie. Yes. So they have too much cortisone, stress hormone. Dlatego, że w ich organizmie było za dużo kortyzonu. Then too much stress hormone weakens your immune system. A wtedy zbyt duża ilość tego hormonu stresu osłabia wasz też system immunologiczny. That's why some people are still sick, even though they're eating very healthy diet. To właśnie między innymi z tego powodu niektóre osoby, które dobrze się odżywiają, nadal mają problemy ze zdrowiem. Now you understand the relationship? Czy teraz zauważacie te powiązania? Then when you have this so you can have atherosclerosis, which means cholesterol accumulation on your blood vessel wall. Możecie mieć też arteriosklerozę, która ma związek z odkładaniem się cholesterolu w ścianach naczyń krwionośnych.
Even though you're pure vegetarian. Pomimo tego, że jesteście ścisłymi wegetarianami. Because of this emotional stress. Właśnie z powodu tych emocjonalnych stresów. So under the emotional stress. I te stresy emocjonalne. You produce lots of oxygen-free radicals. Powodują, że w waszym organizmie wytwarzana jest duża ilość wolnych rodników tlenowych. And this oxygen-free radical damages blood vessel wall. I te wolne rodniki niszczą ściany naczyń krwionośnych. Then you plant the seed for the atherosclerosis, for the cholesterol to come and accumulate. I wtedy cholesterol odkłada się z łatwością i daje początek arteriosklerozie. So emotional stress does everything to develop atherosclerosis. Tak więc stres emocjonalny również przyczynia się do rozwoju arteriosklerozy. Number one. Po pierwsze. It increases cholesterol. Podnosi poziom cholesterolu. Number two. Po drugie. It increases stress hormone. Stres podnosi poziom hormonu stresu. Number three. I po trzecie. It increases oxygen-free radical. Zwiększa ilość wolnych rodników tlenowych. Perfect situation. To jest doskonała sytuacja, aby wytworzyła się taka choroba. So, emotion, tak your więc, mind is much more important than food. Tak więc emocje, stan umysłu jest czymś o wiele ważniejszym, aniżeli żywność w tym przypadku. So this, when you produce too much oxygen-free radical because of emotional stress. A gdy wasz organizm wytwarza zbyt dużą ilość tych wolnych rodników z powodu stresu, it damages the cell which makes this wall of internal wall of the blood vessel. To wtedy te wolne rodniki niszczą wewnętrzną ścianę naczyń krwionośnych. This is very nice picture indeed, but you cannot see. Bardzo ciekawe zdjęcie, niestety widoczność jest słaba. Okay, this is blood vessel wall. To jest ściana naczyń krwionośnych. And here's the yellow thing is cholesterol. A tutaj to, co odkłada się o takim żółtym zabarwieniu, to jest cholesterol. Now you have a problem. I w takim przypadku macie spory problem. And your blood vessel is hardened. Wtedy naczynie krwionośne twardnieje. Your blood vessel is narrowed now. I zwęża się. It is very hard for the blood path through this narrow channel here. Tutaj krew ma duże problemy, aby przepłynąć przez taki That's wąski przesmyk. That's why naturally blood pressure will go up. I z tego powodu w naturalny sposób podnosi się ciśnienie krwi. But more interesting thing is this. Ale jest coś jeszcze bardziej interesującego. This is what I want to show you. To chciałbym wam pokazać. Do you see the signal here? Signal. Widzicie tutaj, stąd pochodzi jakiś sygnał. Okay. This is something interesting. This really interested me. To jest bardzo interesujące. I studied about arteriosclerosis many times. Wielokrotnie studiowałem różne informacje związane z arteriosklerozą. This is first time I saw, wow, signal. Ale po raz pierwszy zetknąłem się z czymś takim jak sygnał. Here's the monocyte. Tutaj jest monocyt. This is special kind of blood vessel which comes into the wall. To jest takie specjalne małe naczynie krwionośne, które wnika wewnątrz ściany naczynia krwionośnego większego. This cell gets cholesterol in the blood. I ta komórka zbiera albo przenosi cholesterol do krwi. And bringing cholesterol into the wall of the blood vessel. I odkłada cholesterol w ścianie naczynia krwionośnego. And this is a blood vessel wall. A to jest ściana tego naczynia krwionośnego. Okay. Here the blood vessel wall is a smooth muscle. Tutaj wewnątrz naczynia krwionośnego znajduje się taki gładki mięsień, mięśnie gładkie. Smooth muscle cells. To są komórki mięśni gładkich. The smooth muscle cell is te komórki mięśni gładkich sending przesyłają signal. Sygnał. Cium, 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 cium. Do you see signal here? Zauważacie tutaj, widzicie ten sygnał? To whom? Przesyłają ten sygnał do kogo? To the monocyte. Do monocytów. So, blood vessel wall says. Tak więc ściana naczynia krwionośnego mówi. Bring more cholesterol. Proszę więcej cholesterolu, więcej cholesterolu. We need atherosclerosis. Potrzebujemy arteriosklerozy. Why? Dlaczego? Why? Dlaczego? Because there is a need. Dlatego, że istnieje potrzeba. Isn't this interesting? Czy to nie interesujące? When you begin to study about genes, gdy zaczynacie studiować zagadnienia związane z genami, everything is fascinating, you know? To wszystko to jest takie fascynujące. Where is this need coming from? Skąd bierze się taka potrzeba? Need to have arteriosclerosis. Potrzeba, aby zachorować na arteriosklerozę.
I want to close my blood vessel out now. Ja chcę teraz zablokować moje naczynie krwionośne. If you live your lifestyle wrong, jeśli będziecie prowadzić taki niezdrowy, zły styl życia, this will happen. To coś takiego będzie mieć miejsce. Because the genes in the smooth muscle cells, dlatego że geny w komórkach mięśni gładkich naczyń krwionośnych, they decide. One decydują o czymś takim. This person needs atherosclerosis. One mówią, ta osoba chce zachorować na arteriosklerozę. But this person does not want good circulation. Ta osoba nie chce, aby jej krew krążyła w prawidłowy sposób. How can you live? What can make your smooth muscle cells in the blood vessel feel that, you know? We need to close up this blood vessel. Co może sprawić, że te komórki w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych będą sobie mówić, musimy zamknąć naczynie krwionośne? Easy question. To jest bardzo łatwe pytanie. Just like the case of diabetes. Tak jak w przypadku cukrzycy. What makes the gene to be covered up? Brak czego powodowało tam, że te geny zakrywały coś? What is it? Yes. Tak. If you don't do the exercise, jeśli nie wykonujecie ćwiczeń fizycznych, then you don't need good circulation. To jest równoznaczne z tym, że nie potrzebujecie dobrego krążenia krwi. Then at same time you eat very high fat food. A w tym samym czasie spożywacie żywność bogatą w tłuszcz. Then blood become thick. Wtedy krew się zagęszcza. And blood vessels think. I takie naczynie krwionośne myśli sobie, oh, this person is trying very hard to close us up. O, ten człowiek bardzo chce, żeby naczynie krwionośne zostało zaczopowane, zamknięte. But as long as you have iskra, ale tak długo, dopóki macie iskrę, blood vessel doesn't do this very much. To wtedy naczynie krwionośne nie myśli w ten sposób. But on top of that, if you don't even have iskra, ale jeśli nie macie iskry, they send signal. To wtedy one wysyłają te sygnały. Bring cholesterol. Przywieźcie to, proszę o transport, większy transport cholesterolu. And atherosclerosis develops. I wtedy rozwija się arterioskleroza. See? Widzicie? That's why New Start is important. To dlatego program New Start jest tak ważny. What kind of New Start? Jaki rodzaj New Start? Happy New Start. Takiego programu, który jest pełen radości. New Start with Iskra. New Start z iskrą. Taki New Start jest potrzebny. So, that's why if you clap your hand, to dlatego, gdy klaszczecie w dłonie, you have more iskra, macie wtedy więcej iskry, and you will have a less chance of getting sick. I zmniejsza się prawdopodobieństwo zachorowania na coś so takiego. Even though you're tired, tak więc nawet gdy jesteście zmęczeni, sometimes you have to join in clapping, you know. Czasami musicie przyłączyć się i bić you brawo. Need to cheer, you know, you need to cheer yourself up. Musicie się ożywić. Yes, I'm glad to wiedzieć, to know. Tak, ja cieszę się z tego, praise bo wiem the Lord, o tym starym. Chwała Panu. Yes. If you are saying in your heart, jeśli w swoim sercu mówicie, okay, dobrze, now I know. Teraz wiem. But I don't clap. Ale już chyba pójdę spać. No, I don't clap. Ale chyba nie będę bił tego brawa. Nie chcę. You know się... the fact. To tylko koncentrujecie się na faktach. But you don't know the truth. I nie znacie prawdy. There's no power. Nie ma w tym mocy. Power is in the love. Dlatego, że moc jest w miłości. Power is in the joy. Moc jest w radości. Power is in the hope. Moc znajduje się w nadziei. Love and the faith. Miłość i wiara, hope, nadzieja and love. I miłość. See, there is power in it. W tym wszystkim znajduje się moc. Now, tomorrow I'll talk about, jutro będę mówił, how this atherosclerosis can go away. O tym, w jaki sposób uwolnić się od czegoś takiego jak arterioskleroza. See, this is very interesting. I to jest bardzo interesujące. God has his own program already written in the gene. Bóg ma już swój program, który jest zapisany w genach. To reopen the clogged up blood vessel. Aby udrożnić naczynia krwionośne. Believe me. Wierzcie mi. He has his program on już ma zakodowany w nas taki program. I'll tell you about that. I powiem wam o tym. So don't worry about everything. Tak więc nie bójcie się niczego. God has his program. Bóg ma swój program. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen.